nagrywa się tam? Tak. Bartosz Leśko po remisowym rewanżu z Marcinem Naruszką. Kiedy patrzyłem na ciebie jakby na mowę ciała po walce i zanim ogłoszono werdykt, to wydawałeś się pewny właśnie zwycięstwa. No tak też się czułem gdzieś tam. No, na początku w tej rundzie, pierwsza runda, no byłem troszkę spięty, nie tak wszystko zagrało, jak już w drugiej już się rozluźniłem. Trafiłem parę razy celnie, przewróciłem w trzeciej rundzie, pomimo że byłem, może to wyglądało w oczach sędziów, że byłem na wstecznym, ale cały czas pracowałem czasami prostymi frontami. No, w trzeciej rundzie najbardziej się rozluźniłem, nie czułem absolutnie żadnego zagrożenia z jej strony, no, z jego strony. No, co mam powiedzieć, no, czuję niedosyt, ale no, cieszę się, daliśmy, myślę, bardzo fajną walkę. Marcin po raz kolejny udowodnił, że pomimo, że wiele osób już gdzieś tam go skreśla, że jest na syłku w ogóle, no to udowodnił swoją wartość. Ja po raz kolejny, nie wiem, czy nie zdałem tego sprawdzianu, czy no na papierze wygląda to, jak wygląda. Nie pasuje ci po prostu. Nie pasuje. To chyba wydaje mi się, że bezpieczniej dla twojej psychiki, żeby trzeciego pojedynku nie było, chociaż jest coraz bliżej. Przegrana, remis, no to kolejne. No tak jak mówiłem, chcę iść do przodu, się rozwijać, a nie gdzieś tam za rok znowu zrobić walkę z Marcinem, jeszcze pewno znowu na torwarze, bo Marcin z Warszawy i 3 lata będziemy w jednym miejscu i walczyć ze sobą. No nie, ja chcę się rozwijać, iść do przodu. Ostatnia walka, przegrana wtedy bezapelacyjnie, no też była blisko, ale bezapelacyjnie przegrana, wiele mnie nauczyła, no myślę, że jedyne co, no to myślę, że pokazałem się z lepszej strony niż w pierwszym pojedynku, no to ja tym razem przywróciłem Marcina, no daliśmy fajną walkę, mam nadzieję, że wam kibicom się podobało i to wy wygrywacie, a werdykt, no nic, trzeba to przełknąć i pracować dalej. Ale to była diametralnie inna walka niż ta pierwsza, biliście się w stójce wcześniej zupełnie inaczej, praktycznie pod jego dyktando ta walka szła, teraz jednak było dużo stójki. No tak, rok temu byłem świeżo po zmianie klubu, właściwie przez ten rok, co jestem pod okiem trenera Jakubowskiego, no to przez całe życie nie zrobiłem tyle zapasów, co przez ten rok, więc czułem się dużo pewniej i stąd też od razu w pierwszej rundzie myśmy chcieli przewrócić, wpadliśmy w ten klincz, myślałem, że pójdzie ta wycinka, no ale stał szczelnie na nogach, mocno na nogach, w drugiej rundzie to się udało. Myślę, że Marcin też gdzieś próbował zmienić tą grę i właśnie walczyć w stójce, no pokazał, że też potrafi mocno się bić i nie uciekać od tego, nie uciekać od tej stójki, bo podjął tutaj szermierkę na pięści i no, biliśmy się, nie klinczował aż tyle. No. A co powiedział twój narożnik po pojedynku, bo to często takie osoby właśnie, które no, potrafią tak ocenić, mimo że to jest twój team, to jednak potrafią to z zewnątrz ocenić. No mój trener Grzegorz jest taką osobą, że jakbym, no nie naciągałby tego werdyktu na moją korzyść, jakbyśmy zrobili za mało, byśmy przegrali, to bym dostał porządne zjebki i byśmy to bez żadnych w ogóle gadek, tak jak rok temu przełknęli, no a teraz no, jest lekki niedosyt. A jakie były pierwsze słowa po walce, a jakie były pierwsze słowa po werdykcie twojego narożnika? No nie będę powtarzał tych słów. Zabrakło takiej kropki nad i, czego myślisz, co zaważyło na tym werdykcie? Jednak było widać, że on jednak zyskiwał przewagę bokserską głównie, ty kopnięciami starałeś się ustawić. No nie wiem, czy zyskiwał przewagę, no był naruszony, rozcięty gdzieś tam, no ja szedłem do tyłu, ale trafiałem z kontry, no więc jeżeli przewaga to jest to, że ktoś po prostu idzie do przodu i po drodze jeszcze trochę zbiera ciosów, to jest przewaga, no to okej. Okay. Jakie plany, kiedy w takim razie chciałbyś wrócić do pojedynku, bo no po takim niedosycie, po takiej walce na pewno chciałbyś przy najbliższej możliwej okazji, nie że zrewanżować się, ale po prostu dać pojedynek taki, który wskazałby zwycięzcę i przegranego, czy Ostruda wchodzi w rachubę? No myślę, że jak najbardziej, no Ostruda jest parędziesiąt kilometrów od mojej rodzinnej Gdyni, od mojego miasta, więc tutaj już było bardzo dużo kibiców, kilkadziesiąt osób przyjechało mnie wspierać, dopingować, za co wam bardzo dziękuję, więc myślę, że jak będzie gala właściwie na moim terenie, no to tym bardziej włodarze będą chcieli mnie tam zestawić, żeby, no wiadomo, jak to zawsze się ściąga miejscowych zawodników, no i tyle, no coś mi się nie klei gadka dziś. Nie jesteś porozbijany, nic nie czujesz, żadnych kontuzji, wszystko jest w porządku? Nie, czuję się bardzo dobrze, właściwie no możemy zrobić dogrywkę, nie wiem, czy nie robi się dogrywek? Walce o pas są dogrywki, no szkoda, ja byłem gotowy, no, nie, no dobra, już nie będę gadał, dziękuję. Dziękujemy, czekam na powrót. Dziękujemy.